Free to play is cancer. To jest takie z Reddita, nie czytacie Reddita, Reddit slash gaming. Młodzi ludzie się wyżywają, w jego stopień popularnym powiedzonkiem to jest właśnie cancer. I prawdziwi gracze często tak mówią. Jest to oparte na wielu prawdziwych czasem obserwacjach takich, że rzeczywiście gry free to play chcą od nas pieniędzy. Dla gimnazjalisty to faktycznie może być szok. Jest także masę podczywych, mimo tych stereotypów, tak? Pay to win, tylko casuale w to grają, właśnie chcą naszej kasy, kiedyś było lepiej. I generalna percepcja, jak free to play, jest mniej więcej taka, nie? Nachalne wyciąganie pieniędzy okrutnymi sposobami, jak teraz ktoś nie widzi, o co chodzi, to żeby mieć zwierzaczkę, musimy zabić drugiego za 2,99, czyli niecałe 10 zł. I moim zdaniem to jest generalnie bullshit, bo to wcale nie są gry free to play, ponieważ gry free to play to, i Konrad może powiedzieć, co z nich, a na przykład gra, której tytuł zapomniałem wczoraj, grałem. Znacie tą grę? Ona jest super hot, dosłownie jest super hot w sieci wszędzie, ona jest darmowa. I tutaj. I Team Fortress, i Dota. Generalnie to, co nam chodzi, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś jest sprytny i ma komputer, to właściwie pomijając koszty poniesione na zakup tego urządzenia, nie musi wydać ani grosza na dobre gry kiedykolwiek do końca w życiu. Po prostu darmowych gier w sieci jest więcej niż jest to rozsądne. Kluczowe jest to, że free to play, jeszcze raz pokażę, to są wysokobudżetowe, świetne, naprawdę wybitne produkcje, tworzone przez gościa, który robi najbardziej ukochaną przez graczy firmę na świecie. I ta percepcja jest mylna. Dlaczego? Bo free to play to aż, lub też po prostu gry za darmo i nic więcej się nie łączy z tym. To jest za darmo, jest ekstra. Jest to coś starego jak świat, gry zawsze były za darmo. Shareware też to były gry za darmo. Czasem się to wiązało z jakąś płatnością, czasem nie. To coś, co może służyć zarówno dobrej stronie mocy, nazwijmy ją sceną indie, hardcore'owi gracze, o coś nam chodzi, generalnie nasi, jak i może służyć mi, czyli ciemnej stronie mocy, czyli ja robię gry za cudze pieniądze, na komóreczki, dla kobiet, głupie. Przede wszystkim moim zdaniem jest to model, dzięki któremu gracze mają najlepiej w historii, prawdopodobnie. Nie wiem, czy ktoś będzie się chciał wspierać, ale mamy kilka argumentów, że tak rzeczywiście jest. To jest mój slajd. Tak, to jest twój slajd, ale kto kupił ten pakiecik? Strasznie mało, nie wierzę. Ja kupiłem. Ile zapłaciliście, tak? Za tą grę zapłaciłem jakieś 30 groszy, 35, 90, 65 groszy, nie? A one kosztowały kiedyś po 250 zł. Wszystkie. Na konsole oczywiście, ale też ktoś na Steamie chciałby mi premiery kupować, mógł tyle wydać. Jest pierdolone za darmo, tak? Te gry nic nie kosztują. Gry przestały cokolwiek kosztować, to jest piękny czas. Presja cenowa jest gigantyczna. Skoro League of Legends, Dota i Team Fortress jest za darmo, to Dead Space też musi być za darmo. Nie da się narzekać. To znaczy, narzekajmy na to, nie? Kto pierwszy mnie rzuci dolarem, bo tyle to było warte. I postrzeganie wartości przez gracze, wartości gier dąży do zera i będzie tylko gorzej, bo Humble Bundle nie ma zamiaru nigdzie iść, świetnie sobie dacie. I po prostu nigdy nie było na rynku tak wielu dobrych gier, tak tanio, tak szybko, od ręki. I dziękujemy za to free to playowi, który to do tego doprowadził. Nie, dalej już jakieś to był slajd instruujący twoją tezę. A to jest twój slajd? Nie, następny slajd. Tak, to jest patch, to co widzimy przed oczami. Generalnie chodzi o to, to nie działa z każdą grą, ale free to play jako model rozgrywki i też po części biznesowy wymusza to, żeby ta gra ciągle żyła, żeby ludzie ciągle pracowali na tym, że ona się rozwijała. I to sprawia, żeby się rozwijała, twórcy muszą słuchać jej, muszą słuchać swojej społeczności, muszą przyjmować, co ta społeczność. Uwaga, uwaga! W sąsiedniej części budynku wykryto zagrożenie pożarowe. Ponownie. Się włącza w tym samym momencie. Generalnie. Ktoś mi na panie zapłacił, teraz tam pominę, że trzeba wrzucić 2 dolary. Rok temu byłem na konferencji Ubisoftu poświęconej ich grom free to play. To był taki moment, w którym oni ściągnęli do Paryża kilkanaście zespołów z całego świata i powiedzieli, no to teraz
robimy po prostu masę gier free to play, używamy nasze sprawdzone marki jak Anna, Kills of the Magic, Silent Hunter i tego rodzaju inne rzeczy. I był tam koleś, który był kiedyś projektantem Settlersów, był projektantem gier planszowych i teraz robił przeglądarkowych Settlersów. A także Home. I on mi powiedział, że to jest idealne rozwiązanie dla każdego, dla niego jako twórcy, bo żaden idiota nie będzie płacił modelu free to play za grę, która mu się nie podoba. W innym modelu, jeżeli robisz grę do pudełka, to robisz jakąś tą grę, możesz to pakować, fajny marketing, ktoś to kupi, a że potem mu się nie będzie podobać, no trudno, poniósł ryzyko. A w modelu free to play, jeżeli gra nie będzie fajna, to po prostu nikt za nią nie zapłaci. Tak samo, to też chyba powiedział Maciej, że po prostu bez względu na to, jaki złowrogi system finansowania wymyśli dookoła gry Radek, to jeżeli nie będzie tam jakiejś ciekawej, fajnej mechaniki, która przykuje uwagę, gra się nie uda. Więc moim zdaniem to jest dobry zagraż. Jakość też polega na tym, że nie da się zrobić taniej gry free to play. My inwestujemy kilka milionów złotych w nasze gry i one nie są dla hardkorowych graczy, ale dla być może, mam nadzieję, tej publiki będą bardzo dobre. I Dota, Team Fortress 2, czy nowa gra Ubisoftu, którą Michał Malek projektuje, kosztują masę pieniędzy. Ktoś kojarzy tą grę? Gra free to play, nie? Nigdy nie pomyśleliśmy. Ta gra była dostępna za darmo i pozwoliła na stworzenie drugiej i trzeciej gry, czyli Machinarium i Botanikuli. Ale gdybyśmy powiedzieli, hej, Samorost to właśnie ta gra free to play, byśmy popukali w łeb, nie? A taka była prawda. Free to play wymusza też pozwala na innowacyjność. Superhot to kolejny case tego, nie? Pozwala testować innowacje na ludziach bardzo szybko. Czy ktoś będzie chciał grać o robaczkach w kosmosie we Flashu, które są dziwne i takie arcyfarcy, sprawdźmy, zbudują, o co, to robią Machinarium, bum, nie? Wielka, powstała fajna firma Botanikula. Zróbmy grę 7 dni, gdzie czas nie pełni żadnej roli, że czas pełni rolę tylko wtedy, kiedy się ruszamy i są czerwoni przeciwnicy, bum, superhot, nie? Bardzo szybko można iterować, testować makiety. I kluczowe jest ten gameplay, ponieważ to jest za darmo, nieważne są asety, trailery, to co mówił Tomek przed chwilą, pół roku na robienie trailera, o mój Boże, te dwie gry wypuszczę w tym czasie, nie? I sprawdzę, czy one są dobre i wyrzucę je do kosza. To jest prawdziwa szybka innowacja. No i to co mówił Konrad, nie da się sprzedawać ładnie opakowanego dziadostwa. Gra musi coś wnosić, ponieważ grę free to play, taką komercyjną, jeżeli jest słaba, to nikt nie gra. Jeżeli nie gra, to nie płaci. Jak nie płaci, to gry nie ma po chwili. Nie ma sobie gier free to play, taki paradoks. Następny slajd. To jest przykład, który powinien być w zupełnie innym momencie, ale to jest Demigod, czyli gra, która próbowała sprzedawać model gry MOBA, zanim ktoś skumał, że można byłoby ten model sprzedawać w modelu free to play i ponieśli klęskę z wielu różnych powodów, ale głównym zasadniczym było to, że nie byli free to play. To prowadzi nas dalej do więzi z twórcami. Jednym z powodów, dla którego jesteśmy tutaj z Radkiem, jest to, że znamy się od lat, ale od 2 lat gramy w League of Legends w jednej drużynie. Mamy swoją tajną grupę na Facebooku i tam razem z innymi znajomymi, niektórzy są także na tej sali. Pierwsza zasada, nie mówić o tej grupie, słuchamy ją. Gramy w różne gry. I jest wiele różnych gier, które zagraliśmy razem i jest wiele różnych gier, które razem nie zagraliśmy. Dziwnym zbiegiem okoliczności nie zagraliśmy z tej gry, które trzeba było zapłacić, bo skoordynuj 5 różnych facetów o 5 różnych dochodach, o 5 różnych terminarzach, żeby zagrali w jakąś płatną grę, nie da się. Ale jeżeli masz tu, hej, ściągnijmy tego klienta, zainstalujmy, zobaczmy, czy to się da, tak, to zrobiliśmy. Przetestowaliśmy razem kilka naprawdę różnych gier, co koniec końców tak czy siak sprawiało, że wracaliśmy do League of Legends, ale to nieważne. Chodzi o to, że przywiązaliśmy się do niej. Gramy 2 lata w League of Legends. Nigdy wcześniej odbijałem się od gier MMO, ale przez to, że gram w League of Legends razem ze swoimi kolegami, to muszę wiedzieć o tej grze wszystko. I siedzę na tych wszystkich forumkach i razem ze mną jest kilkaset tysięcy aktywnych użytkowników na największym reddicie poświęconym League of Legends. I zebrałem się do tego, że płacę ludziom z League of Legends za to, żeby im podziękować. Bo gram za darmo i jedyne, co mogę kupić w League of Legends, to alternatywny kostium dla mojej postaci. I płacę im za to, żeby, kurczę, zrobili dobrą grę, to niech mają. Co więcej, czego coś zawalili, no dobra, nie zapłaciłem za to, no to co mogę zrobić? Nic. Warto dodać, że gra, którą pokazałeś tutaj, Demigod, była pierwszą komercyjną mobą. Ona odniosła ogromny sukces, 100 tysięcy ludzi nią grało,
Niestety Milion tą grę ukradła i grała na tych serwerach, które trzeba było utrzymywać, ponieważ nie było mikropłatności, nie było free to play, to ta firma umarła, szkoda. Być może do dzisiaj byśmy grali w tego Demigoda, ale nikogo nic nie powtórzyło tej klęski, bo przywiązało do siebie graczy, którzy ich lubią i za to płacą. Ważna też jest rzecz, o której tu Konrad jeszcze wspomniał. Jeżeli płacimy, to nasze postulaty są implementowane w grze, czyli ja staję się pośrednio twórcą gry. Ponieważ milcząca, grająca większość nie jest respektowana do końca, tak? Musimy się koncentrować na tych, którzy nas wspierają. To jest strasznie fajne. Przez 2 lata kupowania skórek przez Konrada okazało się, że to jest świetny model i oni będą robić jeszcze więcej fajnych skórek, Konrad będzie szczęśliwszy. Specjalnie dla takich ludzi jak my wprowadzili rok temu możliwość podarowywania skórek swoim kolegom. Kupiliśmy sobie wszyscy na gwiazdkę. Ale to zmarłych. I rozpakowaliśmy na tej samej porze. Nadal uprawiamy seks. Ostatni obrazek to jest obrazek z gry Game the Tycoon, który ładnie pokazuje, jak się produkuje grę. To są recenzje 10 na 10. Nie? Tam, jak nie będzie 10 na 10, to nie będzie premii dla deweloperów. Najpiękniejsze jest to, że w świecie free to play tak naprawdę dziennikarze growi nie są potrzebni. Nie istnieje prasa. To jest to, że w grach free to play produkt zwycięża totalnie marketing. Nie zastanówmy się nad aberracją, jaką są zwykłe gry pudełkowe. 2-3 lata się coś robi, żeby wsadzić do Empiku i spieprzać w nogi, nie? Bo będą recenzje. Albo ludziom się nie spodoba, albo recenzje były... Mieliśmy wpływ na recenzje, które były dobre, a gra wcale nie jest taka dobra. Kolejnym paradoksem jest to, że relacja z graczem, czy osobą, dla której coś robimy, kończy się dokładnie w momencie, kiedy on zaczyna relację z nami. Czyli on kupuje pudełka, a wtedy mówi dzięki za kasę, nara, też patrz, to sobie rób, nie? Bo myśmy już sprzedali. Już nie pracujemy nad tą grą, tylko nad inną. Strasznie dziwne, jak się na tym zastanowić. Wydajemy połowę kasy na budowanie hype'u. No i znowu Tomek, 6 miesięcy na trailer, nie? Nie ma nic wspólnego z grą. W grach free to play nie ma hype'u, ale gra jest dobra albo nie, słabo umieram od razu. Nie ma trailerów, nie trailerów, CGI'ów. Chyba ostatnio League of Legends jakiś taki zrobił fabularny filmik jeden, coś takiego było, nie? Wcześniej nie robić takich rzeczy. Ale to przez wszystkich było traktowane. Fani sami domagali się, żeby firma zrobiła. Zróbcie trailer w końcu. Bo dzięki temu zobaczą swoich ulubionych bohaterów w zwiastunie. Tak. Jeśli gra jest. W LoLu macie jeszcze dodatkowo trailery i miliony hajsu pakowane w turniej i rozbudowywanie sceny, więc oni. W grę. Więc oni robią i tak nie tylko w grę bezpośrednio. Tak? Budują przede wszystkim cały e-sport teraz. Są liderem i to jest osobny rynek, tak naprawdę, który wykracza poza free to play. A ja to wszystko wiem, ale to dalej sprawia, że gra się lepiej, nie? Trailer nigdy nie sprawi, że coś gramy lepiej. Banery na mieście nie sprawią, że się gra lepiej. Escort w wydaniu League of Legends... Proszę? To jest po prostu część marketingu. Tak. Ale to wszystko sprawia, że pieniądze wydane na turnieje, czy tego tylko, że sprawia, że gra jest lepsza. Pieniądze wydane na banery, pieniądze wydane na trailery, pieniądze wydane na miejsca w Empikach, w topkach, nie sprawiają, że gra jest lepsza. Tak? Tu jest absolutna free-to-play dominacja produktu nad marketingiem. Nie da się zrobić słabej gry free to play i powiedzieć ludzie grajcie, ludzie gramy. Nie ma takich szans, nie istnieje. Tak? I co jest najfajniejsze, że gracze, jeżeli gra jest dobra, sami zapraszają swoich znajomych. To oznacza, że to bliscy nam mówią, to jest fajne. Co oznacza, że śmierć korporacji reklamowych. Gracze, którzy, przynajmniej według tego, co czytam na forach, nienawidzą marketingowców, którzy nam mówią, co jest fajne, co nie, powinni być brawo, bo koniec końców na free to playu cały ten narość rozrywki, jaką jest show business growy, umiera albo też traci na znaczeniu. Czy dalej jesteście nieprzekonani? Tak. Super. No, jeszcze powiem dlaczego, bo jeśli ktoś pamięta, wygrać chyba lata w LoL-a, tak? A jeśli ktoś pamięta, to super LoL-a i czas, kiedy on jeszcze w momencie wychodzi w tym samym czasie, jest tutaj z tego, co robili ze swoją platformą wtedy, to każdy dobrze wie, że ilość tego takiego hardkorowego marketingu, który LoL zrobił, żeby w ogóle pojawić się na wszystkich dosłownie okładkach Disney, na wszystkich największych portalach internetowych, techowych, growych, to były pieniądze, które oni wtedy zrobili. Ta gra sama nie wyszła, tak samo jak Gangnam Style sam nie wyszedł z siebie, tak? To było też 3 miliony wpakowane w to, żeby to gdzieś tam dalej promować. Być może, no to jest dobra gra, jest za darmo. Ja znam bardzo dużo gier, które kosztowały $60, były złe. I byłem rozczarowany. Kupiłem je dlatego, że była kampania marketingowa. W przypadku LoL-a to nie jest do zrobienia, tak? To jest najfajniejsze. Przykład, w Stanach, który pojawia się też na lotowkę gazy. Proszę? Mówię, przykład, z
zarówno League of Legends, jak i World of Tanks zaczęły, oni dopiero wtedy zaczęli inwestować w marketing, kiedy już mieli pewną bazę graczy i wiedzieli, że pomysł jest rozpędzony. Mamy fajną grę, da się na niej zarabiać, powiedzmy, w większej grupie ludzi, ale to nie jest tak, że mamy słabą grę, więc strzelajmy do sklepu i sprzedajmy. Zupełnie inny model. No nie ma sobie gry free-to-play, bo oni już nie żyją, tak? Gdyby ludzie nie grali w World of Tanks, gdyby ludzie nie grali w League of Legends, to potem nie były rozmowy. Pamiętam, był koniec 2010 roku, kiedy Wargaming po raz pierwszy przyjechało do Polski. I na spotkaniu z World of Tanks było trzech dziennikarzy. Ja, Sławek, Serafin i jeszcze trzecia osoba. I już wtedy, zanim oni jeszcze w ogóle zaczęli być promowani w Polsce, dzień wcześniej mieli spotkanie ze swoimi polskimi fanami. Chyba kilkadziesiąt graczy zaprosili. Już wtedy, mimo że gra była w ogóle nieobecna marketingowo w Polsce, już mieli bazę graczy. Bez bazy graczy gry free to play nie grają po prostu. Lećmy dalej. To 5 gier, które byłyby lepsze, gdyby były free to play. Jeden. Moja kochana gra. Grałem w Company of Heroes 1. Próbowałem zrobić Company of Heroes online free to play, nie udało im się, wypuścili to dziadostwo. W tej grze nie ma społeczności. Serwery ledwo działają, nie da się znaleźć meczu. Mało map. Kosztowało mnie to 60 dołków. Gra muli. Nie ma żadnej nadziei. Koniec. Dziękuję. Gdyby to był free to play, to by ta gra była rozwijana 2005 roku, bodajże 2006, byłaby świetna. Byłaby masę nowych jednostek, masę map. Patrzmy, co się dzieje z World of Tanks, tak? Świetny silnik online. Jakiś matchmaking, jakieś turnieje, rangi, dupa. Ta gra dla mnie nie żyje i to jest strasznie smutne. Druga gra to gra Konrada. Diablo 3 jest ciekawym przypadkiem, bo jakby być może ta gra nigdy nie miała szans starciu z dziesięcioleciem oczekiwań, jakie mieliśmy. I to była jedna z tych gier, których opowiadaliśmy w swojej tajnej grupie, ale będziemy grać, no ale będziemy grać, nie? I wszyscy pobiegliśmy w tym pierwszym zwariowanym tygodniu, gdzieś wyskrobowaliśmy z półek grę, kupiliśmy i spędziliśmy razem w tej grze może łącznie 3 godziny. Wow. Dobrze. Najpierw się logowaliśmy, do niej podziałała. Tak, najlepsze było to, że przypomnimy sobie premierę Diablo 3, tam nic nie działało. Wszędzie non-stop ludziom nie działało, były alarmy o włamach i największy szok wtedy na forum Blizzarda było aktywnych chyba 3 pracowników. I to oni już sprzedali tongi, nie? W sensie tam już pewnie wszyscy byli na urlopach, czy umierali, tam, oni czy robili tekstury do Pandarii, tak? Oni prawdopodobnie miesiąc wcześniej sprzedali wszystkie gry do marketów, do Walmarta, już mogli jechać. W tym samym czasie na forum Riot Games dziennie jest aktywnych około 15-30 pracowników, bo gadają o pierdołach z klientami. Kolejna gra? FIFA 54, bo pewnie będzie, nie? Jak już to jest bezsens, żeby co roku płacić $60 na samą grę? Czy nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jakie to jest głupie? Robię to, ale powinno być we free to playu, nie? Znaczy dla nas graczy to jest uczciwa propozycja, to jest ta sama gra rok u rok, no są drobne poprawki silnika, no come on. To jak się tego robi, to wie, że tak jest. To nie ma żadnej innowacji. SimCity? Być może, gdyby od razu zrobili betę, do której by dopuszczali następne wersje osób, nie okazałoby się, że mają system, który nie działa w dniu premiery. I że generalnie wszyscy ich nienawidzą za to, że miasta są za małe. Albo że drogi się dziwacznie robią, bo by wiedzieli to już wcześniej. Ale zrobiliby 3 razy większe miasta, bo przecież na to się nie nagra. Nikt nie gra w tą grę. Szkoda, bo lubię SimCity. I cóż, i Star Wars The Old Republic, najpierw, ile to było lat? Bardzo dużo lat, były bardzo ładne zwiastuny, tak? Też wtedy, jak skoro jest to LucasArts, co rok pracowali nad tymi zwiastunami. $250 milionów, podejrzewam, że połowa na licencję marketing. Dobrze, no i no cóż, no potem jednak trzeba było pójść po tym free to play, a może gdyby zaczęli od początku. Choć w przypadku gier MMO nie jestem do końca przekonany, czy model free to play jest najlepszy dla nich, bo wydaje mi się, że free to play jest dobry do gier, które nie mają końca, a no mimo wszystko w grach MMO jakiś rodzaj endgame, czyli ten moment, punkt, do którego dogrindujemy się, ciarając dziki jest i jednak coś tam trzeba ciągle dodawać, żeby ludzie się nie znudzili. No właśnie, oczywiście są takie gry, które nie da się zrobić free to play, nie? Tak jest fabułą, nie da się iterować fabuły i mówić to poprawimy teraz pierwszy tam rozdział, trochę będzie fajniejszy twist na koniec. Takie gry się przechodzi raz. Takie, które stawiają na pojedynczego gracza, bardzo trudno. Heavy Raina chyba by się nie dało zrobić takich modelu, że się dokupowuje kolejne rozdziały. Nie wiem, czy nie próbowali ci z Walking Dead, tak, że ten pierwszy czapek był za darmo. Tak? To jest model Sherlock, no może się da, tak? No i gry dla dzieci, tak? Tam kontrola nad mikrotransakcjami jest dosyć istotna i te gry faktycznie potrafią być złe, bo robią złe rzeczy. I to koniec.
dumprzy. Zgadza? Ja chciałbym podać tylko jeden kontrargument. Co prawda będzie on bardziej po stronie mobilek, bo tym się bardziej zajmuję. Zgadzam się z wami z tym argumentem, o którym mówiliście, że jeśli gra się podoba, to się za nią płaci, bo sam to robię. Ale dobrym przykładem będzie chociażby gra firmy Rocket Cup, Punch Quest. Nie wiem, czy kojarzycie. W ciągu pierwszego weekendu 630 tysięcy ściągniętych egzemplarzy i zbyt mocno uwierzyli graczom. Dodali tam tylko i wyłącznie małe okno pop-upowe, w którym napisali: jeśli doceniasz naszą grę, zapłać. Gra ściągnęła się bardzo dobrze. Zysk w ciągu tego pierwszego weekendu, gdzie ściągnęło się 630 tysięcy egzemplarzy, było 11 tysięcy dolarów. To sprawi nic. Tak jak mówiłem na początku, free to play to jest wspaniałe dla graczy, dla biznesu. No, może być gorzej, ale nie interesuje mnie biznes, patrząc z perspektywy konsumenta. Konsument się myli, myśląc, że free to play dla niego jest złe. Jest najlepsze, co może być. Biznes ma problem, jasne. Ta gra miała problem. To co w takim razie powiedzieć firmom, które właśnie tworzą i jednak co jak co, ale muszą przekładać to całe zaangażowanie graczy na zysk, no bo inaczej nie będą w stanie się utrzymać, żeby tworzyć kolejne gry. Nie wiem. Trzeba robić dobre gry i wierzyć, że cię zapłacą. To jest znaczy tak samo proste, nie? Trzeba robić dobre gry. Ta prezentacja byłaby pełna, gdybyście pokazali perspektywę graczy i perspektywę biznesu, nie? Wtedy, ale... Jakie moce wam chodziło, no nie? Jak pokazuje League of Legends, Valve i Ubisoft, da się zarabiać wspaniałe pieniądze na świetnych grach free to play. Trzeba naśladować te firmy, że się jest biznesem. Nie mam innej rady, tak? Trzeba robić świetne, angażujące produkty, które tworzą społeczność, które pozwalają w sposób zrównoważony, bez pay to win, bez cheatowania, płacić za to, co się lubi. CSR Racing, znaczy Motion Games, Candy Crush, tak? Takie bardziej casualowe propozycje. No wiadomo, trudno jest zrobić taką grę, no. Bardzo. Macie pytania jeszcze? Dziękujemy bardzo.